Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz. Jest to dalsza część tutoriali dotyczących mapowania UV. I konkretnie w tej części chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, jak rozwijać siatkę bryły na płaską powierzchnię. To są podstawy, zatem zaczniemy od prostego modelu, jakim jest na przykład kostka. Kostka, jaka jest, każdy widzi, jest sześcianem, ma kilka krawędzi, kilka ścian. Jako ćwiczenie proponuję sobie policzyć, ile jest wierzchołków i pozostałych elementów. W trybie edycji mamy dostęp do każdego z tych elementów. Można je zaznaczać klikając prawym klawiszem. I teraz, jeżeli chcemy na taką kostkę nałożyć jakąś teksturę w materiale, to musimy pamiętać o tym, że kostka jest niestety bryłą przestrzenną. Natomiast tekstura, którą na kostkę nakładamy, jest niestety powierzchnią płaską. No i teraz zaczyna się właśnie zabawa związana z tym, jak można tą płaską powierzchnię tekstury jakiegoś obrazka nałożyć na obiekt, który jest przestrzenny. Jeżeli sobie przypomnicie, to łatwo zrozumiecie, że tego typu procedura jest często stosowana na przykład w sklepach, tam gdzie pani sprzedawczyni owija starannie w gazetę kupione przez nas produkty. Przynajmniej tak było kiedyś. Obecnie wkładamy je do reklamówki, nie martwimy się o szczegóły. Ale bez dygresji, jeżeli chcielibyśmy taką bryłę rozciągnąć na płaską powierzchnię lub też odwrotnie, płaską powierzchnię nałożyć na taką bryłę, należałoby uzyskać coś na kształt siatki. Siatka to jest taki obiekt, który może być płaski. No i tą siatkę możemy uzyskać z obiektu 3D. Przygotowałem tutaj kilka przykładów siatek różnych brył, wpisując w Google po prostu słowo siatka bryły. No i widać, że te siatki mogą być całkiem skomplikowane. Mamy na przykład ładne obrazki, jakieś zbudowane graniostosłupy powiedzmy, czy jeszcze jakieś inne skomplikowane kształty. I przypuszczam, że wielu z nas musiało w szkole, w dawnych czasach albo niedawnych, sklejać jakieś takie dziwne obiekty na podstawie właśnie ich siatki. Na przykład tutaj widać ładną siatkę sześcianu. Teraz, jak taką siatkę uzyskać z bryły, to jest właśnie cała sztuka. I ona wiąże się z mapowaniem UV. Ponieważ mapowanie UV polega w ogólności na tym, że swoją bryłę rozcinam w jakichś miejscach, tworząc płaską siatkę, a następnie tę siatkę przykładam do tekstury. I tekstura tam, gdzie przylega do mojej siatki, będzie tę siatkę zabarwiać, a więc w efekcie uzyskam rozmieszczenie tekstury na obiekcie, jakieś tam. Na takiej małej animacji pokazuję, jak można zrobić siatkę na przykład z takiego cube. Jest zwykły cube, następnie rozcinamy jego ściany, wyginając je na zewnątrz i to tworzy nam taki ładnie rozpłaszczony kawałek klocka. To rozpłaszczenie to jest jego zestaw ścian umieszczony na płaszczyźnie. Ponieważ są kwadratami, na płaszczyźnie również mogą być kwadratami. No i teraz mogę sobie takie ściany pomalować jakąś teksturą, która już z definicji będzie płaska. To jest właśnie to, co wykonuje się podczas mapowania UV. UV to jest w ogóle skrót od współrzędnych tekstury. Oczywiście my wiemy, że tekstura, znaczy nie tekstura, tylko obiekt 3D ma swoje współrzędne dane przez na przykład X, Y i Z. W przestrzeni to jest X, Y, Z. Natomiast na płaszczyźnie, aby się nie myliło, jest U, V oraz W. W jest rzadko używane, bo brakuje trzeciego wymiaru w teksturach bardzo często. Teraz taka siatka, gdybym ją pomalował w jakiś sposób, pozwoliłaby mi później po złożeniu z powrotem kostki uzyskać malunek na każdej ścianie z osobna. I miałbym wtedy, załóżmy, pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób obraz układa się na tej kostce. Aby zrobić tego typu mapowanie, należy skorzystać z edytora UV właśnie. A więc teraz wróćmy do swojego blendera starego. Podzielę ekran na dwie części za pomocą granicy pomiędzy obszarami. Jedną z tych części przełączę w edytor UV. Edytor UV włącza się wybierając go z przycisku widoku znajdującego się po lewej stronie w pasku stanu albo można wcisnąć kombinację klawiszy Shift F10. To automatycznie przeskakuje czy też przełącza nasz widok w widok edytora UV. No i teraz, jeżeli chciałbym naszą bryłę czy tego naszego cuba rozciąć na części, to musiałbym mieć jakiś sposób na to rozcięcie. Ten sposób można znaleźć albo w narzędziach znajdujących się po lewej stronie. To jest coś takie jak UV Mapping i polecenie Unwrap, czy też Unwrap, Unwrap, różnie to można wymawiać. Albo możemy też, korzystając z pierwszej litery, nacisnąć przycisk U w oknie 3D. Pojawia się wtedy nam takie małe menu, w którym mamy kilka różnych opcji rozwijania bryły na płaskie struktury. No i jeżeli zrobię na próbę takie rozwinięcie, wykorzystując pierwszą opcję z góry, czyli Unwrap, dostanę, w trybie edycji oczywiście to muszę robić, dostanę rozwinięcie. I to rozwinięcie wygląda jak taki pomarańczowy kwadrat. Początek tekstury, którą bym tutaj miał załadowaną w tym edytorze UV,
miałbym właśnie w punkcie 00 wyznaczonym przez ten ładny taki diamentowego kształtu wskaźnik, to jest kursor 2D tak naprawdę. I każda ściana z tego cuba obecnie znajduje się na pełnym obszarze zajmowanym przez moją domniemaną teksturę. Jeżeli bym chciał, to mogę zaznaczyć każdą ścianę w moim cubie osobno i po zaznaczeniu pełnej ściany ta ściana pojawia się w edytorze UV. Jak widać teraz, ta pojedyncza ściana jest o wiele mniej pomarańczowa. To dlatego, że jeżeli kilka ścian będzie zaznaczonych, to one będą się na siebie nakładały, ponieważ wszystkie leżą na sobie. No i teraz, przełączając się w tryb zaznaczania ścian, mogę każdą z tych ścian osobno przesunąć sobie gdzieś. Na przykład tę przesunę w tą stronę, tę umieszczę tutaj, tą ścianę przesunę jeszcze tu, no na przykład tę przesunę w to miejsce. Teraz jak zaznaczę wszystkie ściany, to one zaczną się układać w takich miejscach, w których je przesunąłem. Zasada jest taka. Klikam w ścianę w trybie edycji lub zaznaczam ją w jakiś inny sposób, na przykład z czterech krawędzi i ta zaznaczona ściana jest w moim edytorze UV reprezentowana przez taki kwadrat. I teraz mogę tę ścianę po jej zaznaczeniu w edytorze UV zaznaczać, przesuwać, skalować, obracać. Mogę z nią robić wszystko, co chcę, natomiast jest to rzut tej ściany na płaszczyznę. I takim rzutem mogę manipulować. Dlatego teraz, jak zaznaczę wszystkie ściany tutaj, to widzę, że jeszcze dół wymagałby poprawki. Ten dół ustawię sobie na przykład gdzieś tutaj. Teraz, jak zaznaczę wszystkie ściany, to mam wszystkie ściany osobno. Wszystkie sześć jest teraz od siebie oddzielonych. Jeżeli mam te ściany zaznaczone w widoku 3D, to mogę z tymi ścianami osobno w widoku 2D w edytorze UV pracować. Na przykład mogę je odznaczyć, a później zaznaczyć w włosowym zaznaczeniem tylko jedną z tych ścian i przybliżyć do takiego obiektu. No i teraz mam swoje ściany. Te ściany wyznaczają mi jakiś taki rodzaj siatki, który powstał z tej kostki. Każda ściana na kostce to jest jeden taki plane. No i teraz, gdybym chciał, żeby ta kostka była na przykład czarna, to musiałem dodać jakąś teksturę, a więc zaznaczam wszystkie te moje ściany, naciskam guzik New, ustawiam sobie rozdzielczość na przykład 128x128, taką malutką teksturkę sobie zrobimy. Nazwę ją na przykład ściany i wcisnę przycisk OK, aby utworzona została taka tekstura, jaką tutaj zdefiniowałem. Ona będzie czarna. No i mam tą czarną teksturę. Czarna tekstura jest niewielka, ona zajmuje tylko jeden taki kwadracik i akurat jedną ścianę do tej czarnej teksturze już mam. Natomiast mogę włączyć podgląd tych tekstur, które mam w widoku 3D za pomocą narzędzi. Jak wcisnę guzik N, to mam coś takiego jak zakładkę Display. W zakładce Display jest pole Shading i tam mam wybrane teraz Multitexture, to na razie jest nieistotne, ale w tym widoku, który tutaj jest, to jest widok w trybie Solid teraz, wyświetlający moje ściany, mogę włączyć, żeby były teksturowane. Wtedy od razu widzę teksturę, którą zdefiniowałem sobie w widoku edytora UV. Teraz w trybie edycji ta tekstura nadal jest widoczna, chociaż dodatkowo na niej nakłada się pomarańczowy kolor z zaznaczonych ścian. I teraz tę teksturę mogę sobie w jakiś tam sposób pomalować na przykład. Załóżmy, że chciałbym mieć tą teksturę pomalowaną na kilka różnych kolorów. W tym momencie wybieram sobie malowanie tekstur. Widać, że odznaczyły mi się moje ściany, ale nadal są widoczne, żeby było wiadomo, gdzie one są. Teraz w narzędziach wybiorę sobie kolor malowania i zróbmy tak. Na początku zróbmy sobie jedną kropkę zieloną. Nie powiedziałem jeszcze, jak można zmniejszyć rozmiar pędzla inaczej niż za pomocą sterowania tym promieniem. Otóż jeżeli chcę zmienić rozmiar pędzla, to mogę oczywiście zmienić radius. I to działa. Jest albo duży, albo mały. Moja tekstura jest niewielka, dlatego muszę go pomniejszyć. Natomiast uciążliwe może być sięganie cały czas myszą do tego parametru, czy też tego suwaka radius, więc można zrobić to również w widoku 2D, od razu, bez problemu. Wystarczy, że nacisnę przycisk F, F, taki sam jak Face, i wtedy mogę za jego pomocą skalować rozmiar swojego pędzla. Potem po naciśnięciu F, gdy już ustawię odpowiedni rozmiar, klikam lewym przyciskiem myszy i mam nowy rozmiar ustawiony. Jest to bardzo proste, bardzo wygodne. Tak samo mogę zmieniać siłę oddziaływania mojego pędzla, czyli ten parametr Strength. Jeżeli nacisnę Shift F, w tym momencie mam narysowane kółka 2. I wewnętrzne kółko oznacza skupienie siły. Im to skupienie siły jest większe, tym silniej będę malował mój kolor. Natomiast jeżeli skupienie jest bardzo małe, no to wtedy mój kolor będzie bardzo subtelny. Widać, że teraz tutaj prawie go nie ma. Muszę kilka razy kliknąć, aby się coś pojawiło. Zmniejszę teraz promień swojego pędzla i zwiększę jego siłę, po to, aby można było namalować dość ostro wyglądające fragmenty koloru. Zróbmy sobie tak, zielony,
w jakimś tam miejscu niebieski. Proszę zobaczyć, że od razu na widoku 3D namalowana tekstura pojawia się na obiekcie. To właśnie dzięki temu, że mam texture solid teraz. Dodam sobie również jakiś fragment czerwony, jakiś fragment żółty. Malowanie tekstur omówiłem w innym tutorialu, więc zapraszam do niego, gdyby ktoś był lekko zagubiony w tym momencie. Wszystko można znaleźć na polskim kursie Blendera. I dodam sobie jeszcze jakiś kolor biały. To powoduje, że mam teraz 6 kolorów. I te 6 kolorów układa się oczywiście na każdej ze ścian. Jeżeli ktoś jest zaskoczony, to trzeba pamiętać, że chociaż tutaj mam każdą ścianę rozwiniętą i one są ustawione dookoła mojego plane'a, to ten plane tak naprawdę się będzie powtarzał wszędzie. Wyjdę teraz z tego trybu malowania tekstur i zaraz na zakładce Display włączymy sobie opcję Repeat. Repeat to jest powtarzanie obrazka na całej powierzchni. Tak naprawdę wygląda moja tekstura. Ona się rozkłada kafelkowo wszędzie i dlatego wszystkie ściany w moim planie, czy też w moim cubie, mają ten sam rysunek. I teraz mogę się z tym pobawić, zmieniając położenie moich ścian. Otóż jeżeli zaznaczę na przykład tą górną ścianę w ten sposób, to jest to plane, który odpowiada za ten kwadrat, który mam obecnie w widoku 3D. Jeżeli przeskaluję troszeczkę tą moją ścianę tak, aby mieściła się w całości na obszarze białym, to ta ściana będzie biała w moim cubie. I w ten sposób mogę zrobić sobie cuba, który składa się z wielu różnych kolorów i każda ściana będzie miała inny kolor. Chociaż wykorzystuję do tego celu tylko jedną teksturę, taką właśnie na żywo pomalowaną w ciapki. A więc zróbmy to z kolejną ścianą. Mam tutaj ścianę, którą troszeczkę zmniejszę, postawię ją na kolorze niebieskim. Tę ścianę zmienię na kolor zielony, na przykład ustawiając ją zwyczajnie na obszarze zielonym. Tę sobie zmienię na kolor fioletowy. Tę ścianę zmienimy na kolor żółty. Muszę ją tylko przeskalować. I została mi jeszcze jedna ściana, która mogłaby mieć... No, jaki kolor? Wypadałoby chyba jej dać coś w kolorze czerwonym. Tak jest. No i już. I teraz mam wszystkie swoje ściany umieszczone gdzieś tam, w różnych miejscach. I one oczywiście mapują się tak, że tekstura zabarwia je we właściwy dla nich sposób. Oczywiście one teraz leżą w innych miejscach. Jeżeli te ściany pokażę bez opcji Repeat, to się okaże, że leżą poza obszarem mojej tekstury. No więc warto byłoby wziąć te ściany, po prostu przesunąć w takie miejsca, gdzie bym chciał, aby leżały. Jest jeszcze inny sposób ustawienia tekstury na poszczególnych ścianach. Więc z tym mapowaniem UV jest sprawa taka troszeczkę jakby odwrócona. Zamiast nakładać teksturę na obiekt bezpośrednio, czy też przykładać ją tak, jakbym owijał tą kostkę papierem, to ja rozwijam kostkę i przykładam ją do płaskiego papieru. To odwrócenie powoduje, że często na przykład jest odwrócona ściana, a to już są szczegóły techniczne. W każdym razie, proste mapowanie UV wygląda właśnie w taki sposób. Zasada jest taka, że zaznaczam ścianę na obiekcie, ściana zaznaczona na obiekcie pojawia się w widoku UV, oczywiście, jeżeli zrobiłem wcześniej operację Unwrap. I wtedy mogę tę ścianę ustawiać w różnych miejscach, aby uzyskać różne ciekawe kolory. Mogę także zrobić na przykład tego typu akcję, uzyskać 3 kolory na jednej ścianie i to też będzie jakoś tam wyglądało. Bardzo fajna sprawa, niesamowicie pełna kontrola, no i mnóstwo możliwości. To jest oczywiście tylko wstęp i to jest takie najprostsze mapowanie UV, które można zrobić. Myślę, że aby było to trochę bardziej jasne, zrobię jeszcze jeden tutorial na temat teksturowania i mapowania UV takiego małego domku, który ma ściany czworokątne oraz trójkątne. No a to będzie w następnym tutorialu. Zapraszam i dziękuję za uwagę.